Cześć kochani, w dzisiejszym filmiku opowiem Wam kilka słów o tym, jak doczyścić kuwety z takiego osadu z moczu, który często gdzieś tam po jakimś czasie użytkowania możecie zauważyć w kuwetach u swoich królików. Nie jest on możliwy do zmycia zwykłym detergentem, płynem do naczyń czy jakimś mydłem z wodą. Nie da rady go w ten sposób zmyć, ale ja mam sposób na to i pokażę Wam, jak sobie z tym poradzić. Osad, który tutaj widzicie na tych kuwetach, to jest skutek tego, że króliki mają bardzo specyficzny metabolizm wapnia i wydalają go w sporych ilościach z moczem. I on z tego względu, że króliki tutaj możecie zobaczyć, jak to wygląda, jak jest wyschnięte. Z tego względu, że właśnie króliki w ten sposób wydalają wapń, to ten osad tworzy się na kuwetach nawet pod granulatem, po prostu ścieka na dno plastiku i zwłaszcza kiedy tam gdzieś kuweta jest porysowana przez pazurki, nie wiem, czy to dobrze widać, ale gdzieś tam porysowana przez pazurki, to ten osad tworzy się tak no dość mocno. I co jakiś czas trzeba sobie taką kuwetę właśnie wyszorować z tego osadu, żeby była bardziej higieniczna i czysta. Do wyczyszczenia tych kuwet jest Wam potrzebny tylko i wyłącznie najzwyklejszy ocet spirytusowy, którym za chwilkę sobie zalejemy tą kuwetę, a także druciak. Nasz już jest troszkę zniszczony. Na potrzeby filmu nie wzięłam nowego, także niestety musicie mi wybaczyć. I każdą kuwetę po prostu trzeba sobie zalać i zostawić na jakiś czas, żeby odmokła, żeby po prostu ten osad namoknął. On tutaj nawet się pieni, jak będziecie tam na żywo sobie to robić, to usłyszycie nawet takie syczenie i fakt, że to się będzie pieniło. Ja sobie po prostu ten osad zalewam i zostawiam to tak, żeby odciekło, odmokło na około 15-20 minut. I po tym czasie przychodzę z skrobaczką. Tutaj jak się przyjrzycie, to ocet robi się już mętny i on się pieni, wytwarzają się takie bąbelki i tak naprawdę ocet robi całą robotę. Po fakcie nie trzeba nawet tego szorować, wystarczy to nawet zwykłą gąbką przeczyścić i ten cały osad zejdzie do zera i nie będzie po nim ani śladu. I w ten sposób można właśnie pozbyć się całego brudu z kuwet. Tutaj widzicie, ten narożnik był gdzieś tam na filmie wcześniejszym, możecie zobaczyć. Tak jak tutaj sięgał ocet w ten sposób, tak ten narożnik jest już praktycznie wymoczony. I sam ten osad już ścieka, także tak naprawdę dużego szorowania po fakcie nie ma. Wystarczy to tylko odpowiednio długo wymoczyć i potem nie macie za wiele sprzątania. To jest kwestia przejechania tego gąbką parę razy i będzie czyściutkie. Okej, kochani, kuwety są umyte. Tak jak widzicie, udało się zmyć cały osad, który gdzieś tutaj na nich mógł się zebrać. Wszystko jest wyczyszczone, są jeszcze oczywiście mokre po tym, jak je wypłukałam w wodzie. Bo to jest bardzo ważne, żeby musicie o tym pamiętać, żeby kuwety po umyciu octem wypłukać porządnie, żeby nie miały tego nieprzyjemnego zapachu octu, bo króliki tego po prostu nie lubią. Ten zapach jest drażniący. Więc trzeba go spłukać i wyczyścić taką kuwetę z tego aromatu. Można nawet umyć jeszcze raz mydłem, wodą i mydłem. Albo płynem do naczyń. No i mam nadzieję, że Wam się przyda ten filmik. Powodzenia, kochani, w szorowaniu Waszych kuwet.